Niestety przez moją nieuwagę zostałem wykryty przez śmigłowiec. Trochę się zagapiłem, nie wiem kiedy on się, że tak powiem, ode mnie odczepi. Nawet nie wiem gdzie on jest. To jest najgorsze. Trzeba jakoś stąd wyjść, jakiś krzaczora chyba się dostać. O, shit, ktoś tu przylazł. Ja nie chcę go zabijać przez drzwi, bo on zaraz tu zwabi kolegę. O, jest dwóch. Kurno, ktoś tu przylazł. Ten, chyba ten śmigłowiec jakiś patrol wezwał. Tak bym to najkrócej opisał, ale spróbuję stąd wyjść. Kto mnie wi... Aż ty dziadu! Patrzcie, Rambo 4. Kuźwa. Rambo 3, no nie, jest tutaj bieda. Nie wiem, czy to było w Rambo, czy to było w innym. czy to było w trójce. Czy w jedynce, czy w dwójce, nie wiem. Ale była taka scena, w której Sylvester Stallone zestrzelił chyba sowiecki śmigłowiec. Wiecie, gdzie ja w ogóle idę, bo tak znowu gdzieś wracam. Byłem uwolnić jeńca. Dobra, sytuacja mniej więcej opanowana. Może to działa? Pójdziemy zniszczyć tędy jakoś? Jednocześnie sprawdzimy, co jest tutaj na górze. Oj, tam jeszcze... Oj. Nie ma lipy. Jeszcze mam chyba strzały zapalające. To też będzie ciekawe. Ale śmigłowiec z łuku to jest ta właśnie. No. Nie wiem, czy w Far Cry'u w podstawce piątki był łuk. Znaczy łuk to był, ale nie wiem, czy były strzały wybuchające. Nawet jeżeli były, to ja chyba wszystkie pominąłem. Nigdy takiej broni nie zabrałem, nigdy z niej nie korzystałem. Tutaj coś płonie tutaj. Wrak myśliwca. To jest jakiś spadochron chyba. Aha, bo to wrak myśliwca, czyli co? Pilot się katapultował. Są tutaj chłopaki. Ciekawe, czy mogę na nich jakoś skoczyć z góry. Chyba nie bardzo. No, bracie, przepraszam, przykro mi, ale no, zmarłeś wcześniej niż cię dobiłem, bo miałem ochotę na tobie wykonać egzekucję.
bo niestety świadków ani jeńców nie mogę zostawiać. Tu jest jakaś zapalniczka, nie wiem co to znaczy. Czy mam coś tutaj zabrać jeszcze? Brak myśliwca, okej, ale co ja mogę z nim zrobić? O, ktoś leży. Zapalniczki. Zapalniczki możesz znaleźć przy ciałach zestrzelonych amerykańskich pilotów. Szukaj spadochronów na ziemi. Ciała powinny być niedaleko. Zbieraj zapalniczki znalezione przy zwłokach. Okej. Jedna z ośmiu. Zobaczmy, czy to mi się tutaj aktualizuje wszystko. Jest. Uratowani jeńcy. Jedna sztuka. Zabici dowódcy. Jeden. Zapalniczki. Jedna sztuka. Ok. Idźmy to zaatakować to stanowisko działu przeciwlotniczych. Trochę broni nie mam, bo mam dwie chyba strzały tylko zapalające i broń krótką z tłumikiem. Jaka to jest broń? Broń boczna po prostu. A może tu będzie to jakoś stanowisko silnie obsadzone i przydałby się karabin maszynowy. Typu właśnie AK-47. Może rozejrzymy się właśnie z góry. Podejdę od strony gór. Żeby z góry móc się rozejrzeć, co się tutaj dzieje. Zniszczy działo przeciwlotnicze, ale czy? Mam jakiś granat w ogóle? Aha, mam dynamit, okej. Jak to schować? Zniszczy działa. Działa przeciwlotnicze UAL są mocno strzeżone i osłaniają niebo nad regionem. No dobra. Tylko czy tu jest jakaś przy nich ochrona? Ktoś tego pilnuje? O, jest. Nie wiem, może zapalać go nie będziemy. Mam 20 strzał zwykłych. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze pilnuje tego obozu. O, są goście, jest ich tu więcej. Tu jest dwóch, to jest już trzech. Czterech. Ten wygląda, że stoi sam. Nikt nic nie zauważył. A tu jest jakiś, widzę, karabin maszynowy. Jeszcze ktoś tu jest. God damn it, nie zauważyłem z boku jakichś gości. Plan był dobry. Zabić tego, który pilnował tego karabinu. I resztę posiekać z tego działka, ale jakiś patrol mi się tutaj... zaplątał. Gdzie ta broń z tłumikiem jest? Tu jest jedna kobitka, ale jeszcze ktoś z nią był. Pewien jestem, że kątem oka jeszcze zobaczyłem jedną osobę. A tu jeszcze jakaś mapa jest. Może mi się przewidziało.
Raport dowódcy. W sektorze doszło do starcia z lotnictwem szturmowym. Jeden samolot został trafiony i zniszczony. To ten, co chyba tam leżał. Dwa spadochrony widziano na zachód i na południowy zachód od tej pozycji. Okej, czyli dwie dodatkowe zapalniczki. Tu był jeszcze jeden tyfus jakiegoś. Widziałem koleżkę. Ale mi niestety gdzieś umknął. Musimy jeszcze zniszczyć to działo. O, są granaty, jest wszystko. Może dynamitem. Nie bardzo. Muszę coś specjalnego mieć? A, zniszczone, okej. Okay. Zebrałem też, widzę, rakiety do RPG, czy pociski, ale nie ma samej wyrzutni nigdzie. Wioska rolnicza. A, tu jeszcze... Aha, ja jestem tutaj. Tu mamy obóz. Tu mamy jeńca nowego. Tu mamy zapalniczkę, jeszcze jedną. Dalej nic nie wiem. Więc kolejny ten obóz. Jedziemy. Może tą rolką bym zjechał. Chociaż. Tutaj jakaś ekipa biegnie gdzieś. Może do tego działa idą. O cholera. Nie. Gdzieś biegną coś tam. Coś na górze mają do załatwienia. Jedziemy tam. Tu mamy roleczki fajne, pojedziemy sobie nimi. Tutaj coś widziałem, jakąś przystań. Tu krowy wszędzie łażą. O! Tam ktoś jest. Dwóch gości i krowa. Czy to nie jest bomba jakaś? No bomba wbita w ziemię. Może ją siekniemy ze strzału zapalającej. Tylko młódźka jakby odeszła, to bym jej nie załatwił. Zobaczymy, czy to tak zadziała pięknie. Oj, krowa niestety... Krowę niestety... zabiłem. Ktoś mnie widzi. O, tu jakiś... Patrzcie, czyli hałas. Hałas od razu zwabia pobliskie patrole. Kogoś usłyszałem, ale... Nie wiem, czy to ktoś przede mną, czy to... To tamci chyba. Obóz jeniecki, proszę bardzo, następny cel. Trochę pusty, dwie osoby tylko. Nie, tą rolką jak pojadę, to mnie na pewno zauważy.
Tam. Oż, cholera, co to jest? Jakieś dzikie zwierzę. Tam ktoś siedzi zamknięty. O, jest. Oznaczył mi się. Uratuj swoją drużynę. Członkowie twojej drużyny zostali schwytani i przewiezieni w różne miejsca w regionie. Znajdź i uwolnij ich. Po uwolnieniu dołączą do ciebie i spróbują pomóc w ucieczce. Uważaj, bo jeśli zginą, nie odrodzą się. Okej, to nie będziemy ryzykować. Najpierw ten obóz sobie wyczyszczę, a później go uwolnię dopiero. Okej, nikt nic nie widział. Ale czy naprawdę tylko dwójka pilnuje całego obozu? Czy niemożliwe? Tam jeszcze ktoś jest. O cholera. Jeszcze trzech. W sumie cztery. Tu mamy, nóż mamy. Spróbujmy załatwić tego jednego po cichu. Bo on tak tutaj siedzi sam. Klatki. Strzel w zamek albo zniszczyć drzwi, by uwolnić przetrzymywanie w niej zwierzęta. O. Zaatakuję najbliższego. Jestem groźny. Okrutnie. Dobra, ta puma niech tam siedzi, najwyżej może ją później uwolnię, niech sobie biegnie gdzieś tam do dżungli, ale na razie nie jestem pewien tego, jak się ona zachowa. Czy się na mnie nie rzuci. Tych można by podpalić, bo tutaj wszyscy chodzą razem. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ale akcja, patrzcie. Tego strzeliłem, podpaliłem go i nawet nikt specjalnie tam nie przejął się tym, że on się spłonął, że tak powiem. Że coś mu gacie podpaliło. Nie mam, nie mogę tego. No co za lipa. Nie mogę do końca broni odwrócić to. Nie mogłem do końca w prawo przesunąć broni, żeby móc go zastrzelić. Ale dzięki. Przesunął się w lewo. O, jeszcze coś, jakieś tutaj. Jakieś laska z patrolu chyba. Boi się wejść. Ale groźna. Granatem do mnie rzuciła. O, żeż ty po prostu. Oj, żebym nie spalił tego swojego jeńca, bo on tutaj w tej klatce gdzieś jest. Chodź na górę, chodź. Oj, gdzie on jest? Żeby mi się tutaj... Gościu, gdzie on jest? A, tu. Uff, myślałem, że już tutaj go... pójdzie z dymem. Dobra, chłopie, jesteś wolny. Thought you were dead. You look like you're still in one piece. Let's get out of here. Firebase Echo, Python 2.5. Okay. I've got tutaj, Chavez with me now.
To już chyba same zwłoki są w tych. Zgrywus. Spływy do wynajęcia pomogą ci w walce z przeciwnikami. Korzystaj z ich pomocy podczas przygotowań zasadek, no bla bla bla. Naciśnij C, aby kucnąć GH. Okej, to jest wszystko jak bez zmian, jak w podstawce. Jeszcze tak, na tą wieżę wejdziemy, bo tutaj był snajper oznaczony takim specjalnym znaczkiem, więc podejrzewam, że on miał broń snajperską. Tak jest. Tylko to bym wziął jednak ze sobą. Za snajperki bardzo chętnie, hello. Tylko chciałbym łuk wymienić. O właśnie. Spróbujmy uwolnić tą panterę. O, wyszło. O, i poleciała. Nie strzelaj do niej, bo cię odstrzelę. Ona sobie tam poleciała do dżungli. Pięknie. Idziesz? Dobra. Zerknijmy na mapę, więc obóz mamy wyzwolony. Dobra, dalej. Mamy zapalniczkę. Chodź, mistrzu, uwolnimy. Ktoś tutaj mnie już obserwuje. Dobra, cicho. Wiem, że ktoś tutaj gdzieś jest. A, jest. Idzie ktoś jeszcze, jakiś patrol. Jeśli gościu biegnie z kijem. Z bambusem, co? Nienormalne? Nawet dwóch. Jeden ma broń, a drugi ma bambusowy kij. Nawet trzech, przepraszam. Czterech. To już gruba ekipa jakaś. Patrzcie, wchodzi na ten. Szkoda, że ta broń nie ma tłumika. Podejrzewam, że jak strzelę, to może jednego zabiję, ale... O, tu jak miałbym dać jakiś łuk, albo RPG, albo łuk ten taki wybuchowy, to bym tą wieżyczkę całą zniósł. Dobra, pomijamy ich, niech oni sobie tam biegają. Ja idę po zapalniczkę. Gdzie mój kompan? Tam, dobrze. Tą pumę bym chętnie pominął, nie chcę jej zabijać. Na wszelki wypadek. O, wywaliłem broń z tym. A nie, mam. Dobra, myślałem, że tą broń krótką z tłumikiem wyrzuciłem. No, ta krótka sprawa jest bardzo fajna. Do walki na krótkich dystansach z tłumikiem elegancko w sam raz. Jakaś wieża, jeszcze wejdźmy na nią. Jest też jakaś snajperka, chyba inna. O! Spróbujemy do tych postrzelać. Czy jest za daleko? O nie, słyszą mnie. Myślałem, że jestem bezpieczny tutaj. No, snajperka nie bardzo. Może zobaczmy tą drugą. No, to samo, czy coś innego? Coś innego. Oj, to jest szybsza. Jakie strity, po prostu... Gdzie ten mój cyngiel jest? Chłopaku, chodź tutaj, bo... Atakują mnie. Czy nie mogę nikogo trafić z tej snajperki, no... What the fuck? Jest, jeden trafiony. No trzeba się nauczyć chyba z niej strzelać.
Tam jeszcze jakaś dwójka biegnie, chyba w moją stronę, tak jest. Dobra, obstawiaj tutaj, stań... Nie, nie schodzimy, nie schodzimy, wchodzimy. Tutaj, na tej sobie stań górce. Jeszcze ktoś. Ale patrzcie, im więcej strzelam, tym się ich tutaj więcej złaźni z różnych stron. Dlatego spróbuję się jednak... Oj, ktoś tam został śmiertelnie ranny. Zlokalizujmy tego pilota tylko i... pójdziemy sobie już stąd. Gdzie on jest? Pilot? Tutaj. To zrobiło. O! Ewentualnie mógłbym to wymienić na tą snajperkę czasowo. Co to za broń jest? MS-16. Chodź, zostaw ich, nie strzelajmy się z nimi, niech oni sobie tam chodzą i żyją. Tyle mamy wyczyszczonego terenu. Możemy się udać teraz tutaj. Tu jest jakiś obóz z południowo-wietnamskim jeńcem. Ups. O, tu jest ta puma. Dobra. Obóz jest tam. A, to jest chyba ta broń. MS-16. Nie wiem, jak ona się nazywała tak potocznie. To jest ta broń, z której tak... w charakterystyczny sposób wyskakuje magazynek chyba. Robi taki ładny brzdęk. Czekajcie, zobaczymy, jak się nią strzela. Nie, to chyba nie. Ale strzelanie jednak tutaj nie jest dobre. A jednak widzę, że sporo szumu robię. O shit! What the fuck? Z kijem na mnie! Wąt, dziadu pieprzony! Gdzie ten mój cyngiel jest? Może mnie uratuje? Nie, no tutaj za duża ekipa nagle przyleciała cała. Jakiś, co, znalot, bomba, co on mnie? Trzeba trochę sytuację uspokoić, bo się zrobiło zbyt nerwowo. Poszedł tu granat dymny. Pałę strzelam. Kogoś tylko zauważyłem, jakiś ruch. Zacząłem strzelać. Kurczę, muszę uspokoić całkowicie. Ktoś spadł. Sytuacja, bo straszny Saigon się zrobił, no. Tych Wietnamców tutaj biega tylu, że nie wiadomo, gdzie strzelać.
miał jakieś broni, to jest trochę słabo. Nie wiem, czy trafiłem, ta broń powiedzmy jest średnio celna. Dobra, jest cicho, mój cyngiel żyje. Tu jeszcze idzie poma. Uciekamy stąd, tylko w kuckach, po cichu. Oj, tutaj wszystkie chyba... Wszystkie ciała tutaj spadły. W dziwny sposób. Nie bij człowieku ich, tylko przeszukaj delikatnie i zostaw. Kałaszników, weźmy kałacha. Jakiś snajper do mnie łupnął. Albo mi się wydawało, albo to jakaś zabłąkana kula przyleciała mi obok głowy. Chcemy generalnie dojść tam chyba. Mógłbym to potraktować nalotem, ale tam jest jeniec i obawiam się, żebym go... Mógłbym go przypadkiem zabić. Gdzie mój cyngiel? Został na górze. Chodź, może się przydasz. Teraz się przydał, bo mnie reanimował mnie. A gdzie oni biegną? No co, oni mnie zauważyli, czy co jest? Tak jakby z kimś walczyli, nie? Z jakimś gonili, ale nie wiem z jakim. Albo mnie oczekują, wiedzą, że ja tutaj gdzieś jestem. Ten drugi biegnie. Został w plery. A koleżanka gdzieś poobiegła. Nie wiem, o co jej chodzi, ale niech sobie biegnie tam, gdzie chce. Nie przeszkadzajmy jej. Tu musimy zniszczyć tą szczekaczkę. Mam nadzieję, że ona tutaj szybko nie wróci, ale... Coś strasznie zajęło jej uwagę tam. Tak, jednak działanie po cichu jest znacznie bardziej wskazane niż taki rozpierdziel. Ostatni rozpierdziel skończył się moim zgonem. A tu mam jakiś obozik, więc postaram się go zrobić względnie cicho. Ale to może jutro. Ten odcinek sobie tutaj zakończymy. Mój cyngiel niech zostanie na razie tam z tyłu, niech pilnuje, jak ta laska wróci. Bo nie wiem, czy on tutaj by mnie nie zdradził, gdyby zaczął strzelać nagle namiętnie. I tu jest jakiś więzień, tak? Południowo-wietnamski jeniec powinien gdzieś być. Ale to do jutra. Ten obozik załatwimy w kolejnym odcinku.